Dzień dobry. Zapraszam Was na zupełnie wyjątkowy odcinek Wiedzy z Wami dotyczący dzisiejszej matury z języka polskiego. Dla mnie jest on wyjątkowy, a dla Was oczywiście jak zwykle zupełnie bezpłatny i pozbawiony reklam. Kiedy zobaczyłam dzisiejszy arkusz maturalny, to wywołało to uśmiech na mojej twarzy. Głównie dlatego, że nastawiona byłam na znacznie większy poziom trudności, a tymczasem myślę, że wśród wielu z Was także zrodziła się taka radość, że pojawia się nie tylko łatwy temat, ale także i niezbyt trudne zadania. Przede wszystkim, moi drodzy, nie będę już tutaj czytała w całości tekstu laudacji, który był przedmiotem pierwszego testu czytania ze zrozumieniem. Przejdę od razu do zadania pierwszego, w którym mieliście ocenić prawdziwość bądź fałsz stwierdzeń odnoszących się do tekstu Włodzimierza Wójcika. Autor podkreśla szczególne zasługi Tadeusza Różewicza dla rozwoju form poetyckich w literaturze powojennej. Tak, podkreśla, bo on tam mówi o niesamowitych zmianach w zakresie systemu wersyfikacji na miarę Mickiewicza czy Kochanowskiego. Autor łączy emocjonalną ocenę dorobku Tadeusza Różewicza z racjonalnymi argumentami uzasadniającymi przyznanie poecie tytułu doktora. Tak, to prawda, bo on oczywiście podaje argumenty takie ważne w dziedzinie życia naukowego. No i oczywiście też niewątpliwie stosując na przykład sformułowanie wielki współczesny czy wspaniały poeta, także podchodzi do tego w sposób emocjonalny. Natomiast nie komentuje postawy Tadeusza Różewicza wobec doświadczeń wojny. To jest akurat fałsz, bo komentarz dotyczący postawy w okresie wojny pada już na samym początku. W zadaniu drugim, na podstawie przemówienia Wójcika, mieliście sformułować dwa argumenty uzasadniające, że Różewicz zmienił charakter poezji po wydarzeniu II wojny światowej i faktycznie sam Wójcik już Wam to niejako podpowiadał w swojej laudacji, twierdząc o tym, że kreacja nowego typu wiersza, tak zwanego wiersza różewiczowskiego, jest wyjątkowym dokonaniem, jak również i zmiana sposobu mówienia o zagadnieniach moralnych, przedstawienie tego w poezji w zupełnie inny sposób. W zadaniu trzecim trzeba było ewidentnie odnieść się nie tylko do przywołanego w przemówieniu wiersza Różewicza Chleb, ale również do tego, czy ten wiersz, czy z tego wiersza wynika, że spełniło się pragnienie Adama Mickiewicza wyrażone w epilogu. To pragnienie, w którym wieszcz myślał, marzył o tym, że kiedyś jego księgi trafią pod strzechy, że trafią do wszystkich, że będą przez wszystkich czytane. I rzeczywiście wiersz Chleb, w którym poezja Mickiewicza zostaje porównana do tego podstawowego, można powiedzieć, w naszym życiu artykułu. Pamiętajmy, że chleb ma różną symbolikę. My możemy zarabiać na chleb, czyli na coś podstawowego w naszym życiu, no ale też chleb możemy odnieść tutaj do symboliki religijnej. W każdym razie jest to coś podstawowego, najważniejszego, niezwykłego i faktycznie można powiedzieć, że spełniło się to pragnienie Adama Mickiewicza, bo ta jego poezja nie tylko pozwalała nam przetrwać w czasach zniewolenia, była, jego twórczość była także niezwykle ważna, była głosem ludzi pragnących wolności, także ich w XX wieku, ale również no, sam fakt, że dzisiaj także Mickiewicz jest obecny w szkolnych lekturach, że w zasadzie wszyscy wiedzą, kim był i wszyscy znają co najmniej jeden utwór Mickiewicza, no tak można zdecydowanie powiedzieć, że się to spełniło. W zadaniu czwartym wiem, że pojawiały się jakieś trudności. Trzeba było spośród podanych określeń wybrać te, które odnosiły się do języka Włodzimierza Wójcika. Podanych określeń mieliście 6. Tak naprawdę w mojej opinii tylko połowa z nich odnosiła się właściwie. Na pewno Wójcik nie stosował wykrzykni, bo ich po prostu w tekście nie widać. Na pewno nie stosował schematycznej składni, bo schematyczna składnia jest raczej związana bardziej z taką nieporadnością językową. Natomiast wyrażał ocenę wielokrotnie, to słownictwo wyrażające ocenę, używał przenośni, no i oczywiście stosował terminologię teoretyczno-literacką, chociażby mówiąc o dokonaniach wersyfikacyjnych. Potem trzeba było w podpunkcie B wymienić 2 środki językowe świadczące o zastosowaniu przez Wójcika etykiety językowej. I wiem, że tutaj niektórzy też natknęli się na pewien próg, pewne potknięcie, no bo co to znaczy środki świadczące o etykiecie językowej? Ale to wbrew pozorom jest bardzo proste. Co to jest etykieta językowa? No, pewnego rodzaju zasady stosowane w wypowiedziach publicznych na przykład, które trzeba zachować, kiedy się publicznie występuje, kiedy się do kogoś zwraca. I tu proszę Państwa, oczywiście Wójcik zachował
zachował bardzo dużo tych zasad, ale tylko dwie. Przede wszystkim zwraca się do zebranych z zastosowaniem odpowiedniej gradacji. Zwróćcie uwagę, że najpierw zwraca się do prorektora, potem zwraca się do pozostałych, obecnych, że tak powiem, przedstawicieli senatu uczelni, potem do doktoranta, a na koniec do wszystkich zgromadzonych gości. I też zwraca się bezpośrednio do samego doktoranta, do samego Tadeusza Różewicza. Tutaj przykład z tekstu myślę, że było łatwo znaleźć. No i też użycie wyrazów wartościujących w odniesieniu do tego doktoranta też należy do zasad etykiety językowej, na przykład wielki pisarz, przenikliwy świadek, prawda, i tym podobne. No i w zadaniu piątym trzeba było wskazać, jaka funkcja językowa dominuje w zdaniu. W tomach poetyckich Niepokój i Czerwona Rękawiczka wypowiadał się w imieniu swego pokolenia, dokonując gorzkiego obrachunku z minioną wojenną przeszłością. I tu dominuje funkcja ekspresywna, wyrażona za pomocą wyrazów oceniających, tak jak dokonanie gorzkiego obrachunku. Natomiast dlatego, że to jest B1, ponieważ autor przemówienia wyraża w tym wypowiedzeniu swoją opinię na temat twórczości Tadeusza Różewicza. Tekst Wojciecha Bonawicza, Profesja stulecia, bardzo ciekawy tekst, z którym się już kiedyś zetknęłam. Interesujący chociażby z powodu takiego ironicznego podejścia do bardzo ważnego zagadnienia, bo tekst Bonawicza mówi raczej o tym, że my we współczesnych czasach, my żyjący obecnie, nie potrafimy się komunikować. Mało tego, że nie potrafimy, to jednocześnie jakby ta nieumiejętność wyrażania naszych myśli powoduje też liczne konflikty, no i często też w takiej debacie publicznej już nie wiadomo, o co komu chodzi, prawda? I że wymagałoby to specjalnego tłumaczenia, kto ma jakie swoje racje. I pierwsze zadanie odnoszące się do tekstu Bonawicza, co jest głównym przedmiotem rozważań autora tekstu? Mieliście cztery możliwości. Oczywiste było, że niemożność wzajemnego zrozumienia się i przyczyny tej niemożności. I w siódmym zadaniu należało wyjaśnić, na czym zdaniem autora polegałaby rola tłumaczy w języku polskim. No, wyjaśniając na przykład moimi słowami, tłumacze, tak jak powiedziałam wcześniej, musieliby pomóc we wzajemnym zrozumieniu się ludziom, a zwłaszcza tym, którzy biorą udział w pewnej publicznej debacie, wyjaśniając po prostu tak naprawdę, o co komu chodzi, prawda? Więc chodziłoby o to, żeby nie przetłumaczyć z języka obcego na polski, tylko żeby tę komunikację w języku polskim usprawnić. Zadanie ósme. Trzeba było znowu ocenić prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu. Pierwsze stwierdzenie. Współczesna poezja posługuje się prostszym językiem niż publicystyka. To jest oczywiście fałsz. Ponieważ o tym nie ma w tekście mowy. To jest takie podchwytliwe pytanie. Nie ma mowy o języku poezji, nie ma mowy o jej odniesieniu do publicystyki. Tylko dyskusja publiczna umożliwia dogłębne wyjaśnienie skrajnie różnych stanowisk. Też fałsz, ponieważ Bonawicz pisał, że tak naprawdę wyjaśnić sobie pewne kwestie można nie w obliczu kamer, czy powiedzmy jakichś publicznych debat, ale spokojnie twarzą w twarz. Pomysł stworzenia biura tłumaczeń w języku polskim jest ironicznym komentarzem do aktualnych problemów w komunikowaniu się. To jest akurat prawda. W zadaniu dziewiątym należało wyjaśnić sens tytułu Profesja stulecia w kontekście całego tekstu. Profesja to jest znaczy zawód. Wiecie zapewne, że różne rankingi w różnych pismach i na stronach internetowych często powiadamiają nas, jakie zawody są najbardziej pożądane. No i tutaj ten ironiczny tytuł niejako wskazuje na to, że tym zawodem najbardziej pożądanym byłaby właśnie taka możliwość umożliwienie ludziom wzajemnego porozumienia się, komunikowania się, bo to jest jakby największym w tym momencie problemem społecznym naszego środowiska, środowiska, w którym żyjemy. A stulecia, no bo okazuje się, że skoro jest to największy problem w czasach, w których żyjemy, w naszym stuleciu, mogłoby się wydawać, że aby się w ogóle wszystko dobrze toczyło, to musimy mieć pomoc we wzajemnym zrozumieniu. Wyjaśnij znaczenie wyrazu mediatorów użytego w poniższym zdaniu. Bardzo potrzeba dziś mediatorów w wojnach wewnętrznych. Moi drodzy, no, co rozumie tutaj moim zdaniem autor w określeniu wojny wewnętrzne? To są wojny w naszym kraju, w życiu publicznym. Wystarczy włączyć telewizję, włączyć sobie jakąś stronę w internecie, żeby zobaczyć, że uczestnicy tego życia publicznego ciągle ze sobą wojują, ciągle drą koty. I kim jest mediator? Mediator w sensie takim, powiedziałabym, społecznym, to jest osoba, która usprawnia wzajemne komunikacje.
komunikowanie się stron. On na pewno nie jest ani rozjemcą, ani sędzią. On po prostu ma usprawnić tę komunikację. I tutaj w kontekście tego zdania należałoby powiedzieć o mediatorze właśnie jako kimś, kto umożliwia wzajemne porozumienie się. I zadanie 10. Na podstawie tekstu podaj przykład nieetycznego posługiwania się językiem. Tam mieliśmy posługiwanie się językiem, mowę o pewnych takich komunikatach, anonimach, pełnych oszczerstw, jakichś wzajemnych kłamstw i obelg. To jest nieetyczne posługiwanie się językiem. W zadaniu 11. Przeczytaj zdania. Wiele ludzi powtarza jak papugi więcej, łapią jakieś słowo czy sformułowanie, sklejają z innym przypadkowym słowem. Wyjaśnij, czemu służy zastosowanie sformułowań potocznych w powyższych zdaniach. Proszę Państwa, na sformułowanie potoczne z reguły, jeśli się pojawiają w tekstach o takim charakterze, służą najczęściej uatrakcyjnieniu tekstu, nawiązaniu pewnego rodzaju porozumienia z czytelnikiem. Natomiast w tym wypadku wydaje mi się, że mogłoby jeszcze chodzić, moi drodzy, o to, że te potoczne sformułowanie, które tak naprawdę ma negatywny wydźwięk, no w pewien sposób wyraża ocenę tego zjawiska, taką negatywną ocenę tego zjawiska. Przekształć powyższe zdania tak, by uniknąć sformułowań potocznych. Ja przekształciłam w ten sposób. Wielu ludzi powtarza coś zasłyszanego i potem dane słowo czy sformułowanie łącząc z innymi słowami, z innymi sformułowaniami, a zatem można powiedzieć z innymi przypadkowymi jakimiś słowami. I potem trzeba było napisać streszczenie, proszę Państwa. No myślę, że to było proste. Tematem artykułu jest nieumiejętność wzajemnego porozumienia się, czy też komunikacji wśród współczesnych ludzi. Coraz trudniej nam ze sobą się nawzajem komunikować, nawzajem się słuchać. Nawet możliwe, że potrzebowalibyśmy pośredników, jakichś mediatorów w tej kwestii. Natomiast zdaniem autora problemem też jest pewna taka tendencja do mówienia bez namysłu, z użyciem przypadkowych słów, często niezrozumianych. No i na koniec jest taka konstatacja, ironiczna zresztą, że o wiele lepiej byłoby tłumaczyć ludziom poezję, ponieważ wbrew pozornemu skomplikowaniu jest ona łatwiejsza do wytłumaczenia niż to, co się dzieje we współczesnej debacie publicznej. No i temat marzenie dla niektórych, tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie i fragment Ralki, w którym to Stanisław Wokulski, rozmawiając z Rzeckim, wspomina, jak w trakcie pobytu za granicą szczególnie tęsknił za ukochanym krajem. Ta tęsknota nie pozwalała mu tak naprawdę skupić się w pełni na tym, co robił za granicą. Była czymś takim nieodłącznym, takim towarzyszem, który nie dawał spokoju. Moi drodzy, fragment ten jest jak zwykle dobrany w taki sposób, aby można go było interpretować co najmniej dwojako. Słyszałam takie głosy, że w tej rozprawce słuszna jest tylko jedna teza i że większość z Was zdecydowała się na to, iż tęsknota jest siłą niszczącą. Ja rozumiem, że w tym wypadku łatwiej jest dobrać przykłady, w wypadku, jeżeli będziemy pisać, że tęsknota jest siłą niszczącą, ale ci, którzy uznali, że tęsknota jednak jest siłą budującą, również mogli tak napisać i podać odpowiednie przykłady, ponieważ podkreślam jeszcze raz, nie ma czegoś takiego jak jedyna słuszna teza, a jeżeli chcą się Państwo przekonać, czy ja mam rację, to proszę zajrzeć na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do starszych arkuszy, w których pojawiają się takie jakieś sugestie, można powiedzieć, odnośnie do tezy i tam zobaczycie, że można postawić ją nie w jeden co najmniej sposób, prawda? Tylko w więcej. W każdym razie, moi drodzy, w tym fragmencie Wokulski z jednej strony można powiedzieć, że przez tę tęsknotę jest zżerany. Ta tęsknota nie pozwala mu w żaden sposób skupić się na zajęciu, na pracy. Jest to coś, co jest nieodłącznym, stałym elementem jego życia, że może mógłby dokonać więcej, gdyby nie ta tęsknota za ojczyzną, która jest pewnego rodzaju nawet smutną jakąś spuścizną po przeszłości. Natomiast myślę, że ten tekst został też tak bardzo interesująco dobrany pod kątem tego, o czym wielu z Was myślało jeszcze przed maturą. Uznaliście, że skoro mamy stulecie niepodległości, to na pewno będzie coś na temat właśnie tej historycznej daty.
coś na temat naszej niepodległości czy naszego ducha patriotyzmu. I moi drodzy, zwróćcie uwagę, że tutaj Wokulski mówi właśnie o tęsknocie za ojczyzną, za ukochanym krajem, za jakimiś poszczególnymi elementami, które w jego pamięci łączą się z tą naszą kochaną Polską. I tutaj też można było to wykorzystać do swojego celu. Natomiast jeszcze raz Wam przypominam, bo bardzo często mieszają się Wam pojęcia argumentów i przykładów. Ja o tym nagrałam kilka już odcinków, więc jeszcze raz przypominam, przykład to nie argument. Jeżeli ja bym chciała powiedzieć, że tęsknota jest siłą niszczącą, to moim argumentem byłoby to, że tęsknota jest siłą niszczącą, ponieważ nie pozwala człowiekowi skupić się na sprawach teraźniejszych, nie pozwala mu w pełni poświęcić się i zaangażować w to, co powinien robić. No i tutaj podałabym tego Wokulskiego, który nie mógł zaznać spokoju, będąc na obczyźnie. To wtedy byłby to przykład, ten Wokulski. Natomiast argument to, że tęsknota nie pozwala się skupić. Ale można też w tym przypadku, tak jak powiedziałam, uznać, że tęsknota wcale nie jest siłą niszczącą, a budującą, bo przecież Wokulski, wracając do Polski, dla tej Polski chce coś zrobić. Zwróćcie uwagę na liczne aktywności, które podejmuje. To nie jest tylko tak, jak już mówiłam w jednym z moich odcinków, że Lalka jest wyłącznie powieścią o nieudanej miłości. Jeżeli chodzi o pozostałe fragmenty Lalki, to moi drodzy, no, przypominam, to jest lektura ogwiazdkowana. Was obowiązuje znajomość tej lektury. No i zasadniczo nie ma za bardzo wymówek w tym wypadku. Lektur ogwiazdkowanych w liceum jest naprawdę niewiele. I tu, moi drodzy, co ja bym zdecydowała się podać? Myślę, że w większości Wasze przykłady z pozostałej części lektury są trafnie dobrane. Tęsknota może niszczyć, tak jak zniszczyła baronową Krzeszowską tęsknota za nieżyjącym dzieckiem. Sprawiła, że stała się ona kobietą zgorzkniałą, znienawidzoną przez otoczenie, żyjącą w takiej izolacji, a nawet doprowadzającą do, można powiedzieć, moralnego cierpienia Heleny Stawskiej. Może być też siłą w pewnym sensie podtrzymującą, siłą nadającą, proszę Państwa, pewien wyraz naszemu życiu. Przyjrzyjcie się Ignacemu Rzeckiemu. On w swoich pamiętnikach często wraca do przeszłości i ciągle tęskni za tą niepodległą Polską, o której ciągle marzy. Wszędzie upatruje działań na przykład Stacha Wokulskiego, potajemnych jakichś działań o charakterze niepodległościowym. Żyje tą nadzieją, więc ja bym się tutaj nie zgodziła z faktem, że tęsknota go niszczy za tą ojczyzną, bo tęsknota nadaje sens jego życiu. Ta wolna ojczyzna, za którą walczył, której myśli bardzo często poświęca. Też myślę, że tutaj można powiedzieć o samym Wokulskim. Jeżeli byśmy uznali, że tęsknota jest niszczącą siłą, to zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. Wokulski jest w Paryżu, przeprowadza w laboratorium upragnione eksperymenty naukowe i nagle jeden list od prezesowej Zasławskiej, że Izabela jest, że czeka. I on porzuca wszystkie swoje plany, marzenia i jedzie z powrotem do tej Polski. No, ponieważ jego zżera tęsknota za tą kobietą. Gdyby tak nie było, gdyby ta tęsknota nie zżerała go od środka, nie niszczyła, to machnąłby ręką na taką wiadomość i dalej poświęcił się tym upragnionym przez całe życie badaniom naukowym. Natomiast jeśli chodzi, moi drodzy, o tęsknotę jako siłę budującą, to tutaj chciałabym zwrócić uwagę na postać Juliana Ochockiego. Jeśli przyjmiemy, że tęsknota za prawdziwym takim naukowym życiem, takim prawdziwym laboratorium, tęsknota za tym, żeby dać ludzkości skrzydła, jest siłą napędową jego życia i on podejmuje wszelkie działania w tym kierunku. Nawet liczy się z tym, że będzie musiał wyjechać za granicę, żeby te badania jednak prowadzić. I być może w przyszłości uda mu się stworzyć coś niezwykłego, coś nowego, co polepszy życie ludzkości, to tak, tutaj ta tęsknota jest siłą budującą. I taka krótka, proszę Państwa, moja refleksja na temat wiersza Ernesta Bryla, bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Wspaniała liryka apelu, która według mnie ma również głęboki taki wymiar, powiedziałabym, patriotyczny. Tutaj może nie padają jakieś bardzo dumne, wyjątkowe i patetyczne określenia, ale zwróćcie uwagę na zdanie.
i co chwila nam ziemia pęka pod stopami, a te okrawki kraju, na którym stoimy, z hukiem od siebie w ciemność odpływają. To jest, proszę Państwa, zawołanie do nas, do Polaków, do ludzi, którzy w dużej mierze tak naprawdę jesteśmy Polską, kiedy jesteśmy razem ze sobą, kiedy stoimy murem za sobą, a nie jesteśmy wewnętrznie podzieleni. To dlatego bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Kto nas może rozdzielić? Jakieś siły zewnętrzne, jacyś, powiedzmy, ludzie, którzy mają niedobre zamiary. No ktoś powie, że no może politycy. Tutaj te słowa nie padają bezpośrednio. Rozdzielić nas mogą, może nas wiele czynników, ale tak jak mówię, naród jest sobą, jesteśmy Polską, kiedy jesteśmy razem, kiedy nie pozwolimy się rozdzielić. To jest wiersz nawołujący do takiej jedności. I moi drodzy, ja tak sobie pomyślałam, że ten wiersz jest idealnie dobrany do drugiego tekstu, jeśli chodzi o to nasze wzajemne porozumienie, do drugiego tekstu z testu czytania ze zrozumieniem. W tamtym tekście mieliśmy ironiczny komentarz do tego braku porozumienia się w tej naszej komunikacji społecznej. A może ten wiersz też jest, proszę Państwa, tak troszeczkę pod tym kątem dobrany, bo my nie jesteśmy przy sobie blisko jako Polacy. Rozdzielają nas słowami, rozdzielają nas dziwnymi komentarzami, zachowaniami, ale przecież jesteśmy krajem licznym i będąc przy sobie, będąc, stojąc za sobą murem, musimy dbać o te skrawki kraju. Tutaj też pojawiła się data 1985 rok. Ja myślę, że ta data nie pojawiła się, proszę Państwa, bez sensu. Należałoby zwrócić uwagę, że to są wciąż jeszcze lata, w których nie odzyskaliśmy demokracji, nie odzyskaliśmy niepodległości. I też należałoby wziąć pod uwagę ten wymiar historyczny, że były to lata następujące po latach stanu wojennego, że były to lata, w których mierzyły się dwie siły, prawda? Siła tych, którzy dążyli do wolności i siła tych, którzy tę wolność chcieli zatrzymać, którzy manipulowali słowem poprzez media, poprzez zachowania społeczne. Ludzi, kraj najłatwiej jest pokonać, proszę Państwa, od wewnątrz, kiedy się ich ze sobą rozdzieli, kiedy się nie pozwoli na to, żeby się wzajemnie ze sobą porozumiewali. Wtedy taki kraj, taki naród jest najłatwiejszy do zdobycia, najłatwiej pokonać go, nawet gdyby był najsilniejszy. I może właśnie o to chodzi, żeby być ze sobą blisko, w tym sensie, żeby starać się zrozumieć jeden drugiego, żeby ta nasza komunikacja była pełna życzliwości, a nie wzajemnej wrogości, bo od tego zależy nasza wspólna przyszłość. Tak jak mówię, ja ten sposób, ten wiersz widzę, interpretuję. Mam nadzieję, że moja interpretacja okazała się dla Was przydatna, także całe nagranie tej mojej lekcji. I życzę powodzenia w dalszych egzaminach.